Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was w kolejnej serii Assassin's Creed Origins. W końcu dotarłem do tej części. Standardowo też oczywiście na początku przypomnę o wszelakich aktywnościach, czyli łapki, suby, komentarze i dotacje. Zamów już dziś Odyssey. Poczekam. Z reguły wiecie, jest preorder, jest drogo, a kilka dni tam przed robi się tanio i można już nawet klucze gdzieś na innych stronach znaleźć. Nie, tego nie chcemy. Zobaczmy, jak my tu mamy w ogóle w ustawieniach, co? Natywny, ciach, 60 Hz. Pole widzenia 100, no niech będzie, limit klatek na sekundę, wyłączony, HDR nie posiadam, grafika ultra wysoka, zobaczymy jak to będzie się, co jak to dynamiczna rozdzielczość, o co tu chodzi? Dobra, no ogólnie wszystko chyba na full mi tu widzę gra ustawiła. Aż sam jestem zdziwiony. Poczekajcie sekundę, gdzie jest mój kurwa deodoran? Bo tu mi mucha jakaś lata i mnie wkurwia już od pół godziny. Płoń w piekle, szmato nieczysta. Dobra, no ogólnie widzicie, nie wiem, wiecie co? Jest tyle gigabajtów, kurwa, pamięci graficznej w tych GTX-ach, a tak jak patrzyłem, to nie wiem, czy jakaś gra wykorzystuje chociaż połowę. Także 5 giga coś, wiecie, potrzebowało pamięci graficznej, nie? Dobra, moi drodzy, co? Zaczynamy, nowa gra. Tak, to jest ciekawostka, bo jest to chyba pierwszy Assassin, w którym wybieramy sobie poziom trudności. No oczywiście weźmiemy normalny. I aż się zastanawiam, jak mi się tu będzie gra. No to nie, no, pogrywałem trochę na pirackiej wersji, żeby sobie jakiś postępów tutaj nie porobić. I grało się dość przyjemnie. Co prawda trochę się znów będę musiał przyzwyczaić do nowego sterowania, bo jest troszeczkę zmienione. I thought Magi was supposed to protect the Pharaoh. I am Magi to no Pharaoh. You see this? I can read my own name, Nat. We will find you. We will find you in your sleep. Sleep.
I never sleep. I just wait in the shadows, and I will kill you all. Everyone who sniffed the air that day in Siwa! Okej, okay, oczywiście. That was a mistake. Your master was a murderer. I am his sworn bodyguard. It is a question of honor. I am the Magi of Siwa. Then you are a worthy opponent. Widzę, że gra się z nami nie pierdoli, od razu nas wrzuca. Od razu nas wrzuca w jakiś konflikt, nie? Ach, kurwa. Kurwa, on mi po tych atakach za daleko odłazi. Potnę cię, frajerze. Co jest? A. Dobra, to najwidoczniej miało być na środku sceny. Kurwa, tam jakaś muszka jeszcze taka, wiecie, typowa owocówka i kurwa, to najbardziej chyba. Dobra, szybko chytamy miecza i walczymy dalej. Prawy trigger. Ciachamy ziomusia. Dobra. Dobra, unik. I znowu go mogę chyba ciachać. O, unik. Co on mnie zrobił? Halo. Ziombel. Nie. Unikamy. Dobra, parę takich ataków. No teraz to mnie rypnął, nie? Prawy bumper, prawy trigger. Wow, okej. Okay. Dobra, oczywiście tak. Fajne jest też tutaj to, że przeszukanie to leży coś obok po prostu. Nie grzebiemy po gościu, tylko... No way out. Będę się musiał przyzwyczaić do tego, że atakuje kurwa prawym bumperem. To jest dla mnie chore, dziwne i w ogóle. Czemu nie X-em? Nie wiem. Dobra, tutaj mamy. No footholds here. I need to find a way into another room. Impuls animusa, okej. Okay. A, no tak, musimy sobie znaleźć wyjście, nie? The scarabs must be coming from somewhere. Dobra, o dziwo, przynajmniej póki co gra chodzi dosyć płynnie. Ja tu mam cały czas... 70 klatek wam powiem, trzymam i mam wszystko na full, nie? No to nie jest źle. Zobaczymy, jak będzie w jakimś mieście albo gdzieś, gdzie jest dużo NPC-ów. Nie wiem, czy jest to jakaś opcja sprintu. This must have been built centuries upon centuries ago. Tak, ukryte przedmioty oczywiście. No, podchodzimy sobie, zbieramy jakieś tam dolany. Szkoda, że trzeba spamować, jak tego jest więcej, nie? O, przepraszam, zaatakowałem. Tylko jak tu się sprintuje? O, to jest pytanie.
Ta masa ukrytych przedmiotów. Dobra, bo stałem przy krawędzi, naciskałem B, żeby wiecie, tak zejść, nie? Jak to było zawsze w Assassinie, że klikacie B i on się opuszcza na krawędzi. Forgive me, Great Amun. Dobra, znalazłem sobie jakiś naszyjnik. Przeszukajmy trochę te katakumby. O, jeszcze mogłem tędy wejść. Nie musiałem tam koniecznie górą. Chciałem to sobie trochę poprzeszukiwać, bo no tu na razie widzę masę migotących rzeczy i... A, wiecie, no jak to jest zawsze na początku jakiejkolwiek gry, przeszukujecie wszystko, żeby mieć, nie wiem, hajs, itemy i tym podobne. A też jak będę miał przeszukiwać, kurwa, absolutnie wszystko i patrzcie, ile tutaj jest takich mniejszych, większych skrzyneczek. To ja się zajebię, szczególnie, że nie ogarniam, czy jest tu w ogóle coś takiego jak sprint. Taki typowy, wiecie, najzwyklejszy bieg, bo na razie mi gra nic o tym nie mówi. Co bym nie wciskał, chyba że... Nie, dobra, już myślałem, że może, wiecie, przy pomocy gałki na przykład można się to uruchomić w jakiś sposób, ale nie. Niestety. Nie działa to tak fantastycznie, jakbyśmy chcieli. Dobra, przeszukaj. Tam jeszcze coś jest. Ale tam trzeba wejść chyba tym drugim wejściem. No to było chyba jeszcze jedno wejście, nie? Było gdzieś tu, ale nie widzę. A, jest, dobra. Przebiegłem obok jakimś sposobem. Odpalamy tego animusa i ciśniemy. Patrzcie, ile tutaj znajdźków. Dobra, wyspnijmy się zatem. Tutaj znowu jakieś rzeczy, twarda skóra, to chyba jakieś coś do craftingu. Z tego co rozumiem. Jakieś rzeczy do znalezienia, raczej w to wątpię. Możemy spalić pajęczyny, jebać pająki. Dobra, na stamtąd sobie wskoczyłem. A, tutaj jest po prostu wyjście. Okej. Ale już przeszukałem to, halo. Gra mnie robi wała. Dobra, czy ja po tym wejdę? Nie wejdę. Tak, ja mam wejść dalej. No, muszę tam sobie jakoś po prostu schopsnąć. Ej, wychodziłem stąd kiedyś, ale kurwa, raz, wiecie, no to... W sumie to wyszedłem stąd, wiecie, tam były te pierwsze, pierwsza walka jakaś ten. Wyszedłem stąd i... Pobiegałem sobie tam, popatrzyłem jak się poluje, jakieś takie rzeczy. Tutaj mamy jeszcze jakieś znajdziochy. Kurna, odstawiłem pochodnie. Czy mi się skończyła? Nie jestem pewien. Pochodnie z tego co wiem tutaj się nie kończą. To jest taki... element, wiecie, który ma służyć imersji, ale się nie kończy jako tako. Znaczy nawet jak, nie wiem, skończy płonąć, to po prostu wyciągamy drugą. Nie trzeba niczym, wiecie, wypełniać tak jak to w Unity było, uzupełniać co chwila. Niby to czemuś to może służyło, że się, wiecie, co chwilę uzupełniało takową pochodnię, ale... No, z drugiej strony było po prostu wkurwiająco, nie? Aha, dobra. Lewym triggerem wyrzucam pochodnie. Spoko.
Dobra, to wejdę tu jeszcze raz na górę i tu spróbuję górą jakoś to przejść dalej. Chyba powinno się dać. Mam takie wrażenie, że chyba jakoś... Właśnie. Tędy wtedy tu przychodziłem. Co nie zmienia faktu, że chciałem tu wszystko pozbierać, nie? Teraz w ogóle, czy ja mam jakiś ten... Mam jakieś wyposażenie. Broń biała, stan 6. Mamy maczugę. Czy to jest jakieś lepsze? A, użyj X, zdejmij. A, przerobiliśmy ją na drewno. No spoko. Broń dystansowa, no jeszcze nic nie mamy niestety. Tutaj, tak, tu są potrzebne właśnie te surowce skóry, jakieś tam pierdoły i to sobie będę łowił pewnie poza odcinkami. Na razie to... Spróbujmy stąd wyjść. Tak, ja się muszę po tym posągu powspinać. O, właśnie. Ten odcinek pewnie będzie taki krótszy trochę, bo to wiecie, wstępniak, nie? Ale już następne będą raczej... raczej tak minimum 40 minut obstawiam. Znaczy ten PL też może tak wyjść, że będzie miał ze 40 minut, nie? A, jakżem go sprytnie uniknął i ciachnął. Dobra, ciach, ciach, ciach. Silny atak. O kurwa, dobra, to nie wyszło. Coś cennego zlopiliście, ziomeczki? No tak średnio bym powiedział. O, dobra. Muszę się bardziej chyba na unikach obstawić niż na tarczy. I po gościu. O. I see you have made new friends. They were setting up an ambush. It's a good thing I came to welcome you, huh? It's been months. Look at that beard, huh? It's been nearly a year, my friend. Feels good to get out and fight. I am out of practice. In Siwa, everyone differs to the soldiers on pain of death, or worse. I've killed one of the masked ones. The Heron. Four more. Come. It has been a long road. You need rest? No. No rest. Not until all the masked ones' guts lie baking in the sand. Gods! I have missed you. Where is your mouth? Oh, patrzcie, mamy wielbłąda. Let us go, Sonny. Prowadź zatem. Ah, it has been difficult, Bayek. Without you, the villagers look to me to keep order. But the soldiers have set up a garrison and they rule over all. A garrison in Siwa? Ptolemy wants the entire region kept on the hill. I do my best to keep the villagers out of trouble. I could use your help. I'll do what I can. But do not forget, I have my own justice to pursue. Ah, I knew I could count on you, Sammy. Aha. Tak, i jest tu też to. To jest pierwszy asasyn, w którym nie ma jako takiej minimapy. Tylko mamy na górze ten kompas. I nie wiem, czy da się włączyć minimapy w sumie. Raczej w to wątpię. I nie mamy też jako takiego HUD-a poza walką. Czyli tylko podczas walki nam się pokazuje pasek życia. Znaczy tylko podczas walki mamy pasek życia. A tak to
Nie mam żadnej informacji o postaci praktycznie. No tam w prawym górnym rogu jest tylko level. Dobra, odkryliśmy miejscówę Siwa. Czy tam Siwa. To Siwa trochę dziwnie brzmi, nie? Co jest? Halo? Co się dzieje? Jak ja mam stąd zeskoczyć? Halo? Dobra, walczę z wielbłąda, bo jebać wszystko. Gdzie ja jestem? Pomocy! Co tu się odjadnie Pawła? A ja go nie trafiłem ani razu, świetnie. Nie wiem dlaczego zacząłem w ogóle z nim walczyć. Jak się stąd schodzi, halo? Dobra, ale ja mam za nim... A, dobra, tutaj mam zejście. Jezu! Ten kolega się tu coś zawiesił. Okej, ale ten sposób przeszukiwania jest po prostu piękny. Dobra, gdzie jest mój wierzchowiec? Halo, wierzchowcze. Jezu, gdzie ty biegniesz? Halo, ziomuś. The villages are drained of life. No one in the Wahad can make a move without being questioned, threatened, taxed or beaten. We all have learned to obey. Jezu, potrącamy tych ludzi tutaj. Dobra, tu mi klatki spadły i to tragicznie. Jak już jest więcej ludzi, niestety, no ale też bardziej mój procesor nie ogarnia niż grafika, nie? No niech wychodzą szybciej te dziewiątki, bo naprawdę nie chciałem kupować procesora, wiecie, 8700K ze względu na temperatury, jakie to potrafi osiągnąć. A już w i9-ce tej 9900K jest lutowany IHS i mi się to podoba. As you can see, the soldiers have become more brutal since he arrived. Before they got drunk and fought with the villagers. Now that Medunamun is here, they are disciplined and vicious. All the more reason to kill him. Do not take him lightly. He is lean and sinewy, but very powerful. Great God, what becomes of those who disobey Medunamun? Priest to the Pharaoh. No. A tak, no to mam nadzieję, że ta gra będzie dość przyjemna. Ah, home. Leave your mount. He will not stray far. Go ahead on him. Śmiało zapraszam. To wozimy, nie? Wbijamy do środka. Rest, my friend. It has been a difficult day. I have no interest in rest. I must prepare for this man. Hetzibah! Hetzibah! Once again, the soldiers! Payek! Rabia! Hey, my Rabia! I am worried about you. Ah, you know me, eh? You should be worried. Ah. Look at you! Cuts? Contusions? I'm fine. Let's sit! 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 I'll take care of it. You haven't changed. You and I, I've always patched you two up. Made excuses to your parents. Times have changed. But you, I can count on. Bajek najwidoczniej był dobrym chuliganem, nie? Slumbering Osiris. I thought you would never wake up. Ah, Rabia patched me up and I just... I let you sleep. You need to be alert to tangle with Medunamun. In fact, my friend... A new bow? See if you like it. Best bow to hit is right in the head. Hmm,
prawy, aby naciągnąć. One of the dummies is sturdier than the other. More owls in the rock over there. Aha. Dobra, czyli w zależności od naciągnięcia cięciwy też są inne uszkodzenia. Good. Hepzibah! What is it? Soldiers are coming for you! Go! Come, quickly! Exulta, no one gets out of the house alive. Hepzibah! We're just here to talk! Nomark Rudjek's been killed! Your friend, the Magi, may have been involved! Come out! If you wish to clear his name! Prepare an ambush. Nick! They will find my letters and burn down my place! I will be executed! Don't worry. I will take care of this. Watch out! Użyj B, aby przykucnąć. No dobra, no grono, to już tak sobie trochę jakby ogarnąłem. Y obalenie. Aha. Now for the rest of them. Dobra, jeszcze. A, bo tutaj jeszcze senu nie ma. Czy mogę ich na przykład? Are you here? We just want to talk. Wyłucznić? On się od razu ciał pozbywa, to jest bardzo, bardzo fajne i przydatne w tym momencie. No wiecie, to mi ich nie oznacza, nie? Pytanie, ilu ich tu jest? No chodź tu, chodź. Dobra, zlutowany. To jest kolejny ziomuś. Usłyszy, dobra. Nie ma takiego interfejsu pokazującego... Jak daleko jest gwizdanie, jak to było fajnie pokazane w Rogue'u. Niestety, zrezygnowali z tego. A dobra, już mi pooznaczało ich po prostu. No to spoko. Nice. Dobra, po tego ostatniego kolegę, no muszę się tutaj wspiąć. Obal. Od razu fast przeszukanie, to jest bardzo piękna opcja. Tu się w ogóle to ciało spaliło troszeczkę. O, lekki łuk znalazłem. Thank you, Bayek. I told you these naked idiots do not care. I cannot believe they're gone. It is sad. Come upstairs. I will show you all the Magi duties of Siwa. Okay. All the problems of Siwa are here. I tried to help everyone, but it is more than I can do. So you are telling me you do not have the powers of a god? But the real problem is that man you want to kill. Majunamon. The people were hopeful when he first arrived. Surely things would improve. We soon learned the truth, actually. A
for the safety of your family, priest. I will move them to a more secure area. That is the man you're up against. I will find him and kill him. Medunamun is a lot more powerful than he looks, and he is surrounded by the finest soldiers. I do not care. You'll be killed. You need to get tougher if you want to murder that spindly shit. For sure, you'll need better armor. I can make that myself. Weapons are more difficult. The soldiers took everything in the village. I will talk to the blacksmith. Yes, Benipe can certainly make something for you. Or Senu can help you find what you need. Senu? Senu is alive. Look who is coming. No, jest i nasz orli wzrok w tej części. Rabia has nursed her to health. I must thank her. The people are desperate for your help, Bayek. They'll help you if you help them. I understand. Zadanie ukończone. Woo! Dobra. Przy okazji dostajemy punkt. Mamy większą... A, tutaj tak, za każdy level jest obrażenie i zdrowie. Nowe zadania. I tak. O, Jezus Maria. Wytwórz napierśnik, fałszywa znajdź i zabij Madunamuna. Okej. Okay. Dobra, czekajcie, zajmijmy się wyposażeniem. Bo mamy tak, łuk do polowań i mamy... Dobra, no ten ma większe obrażenia na pewno i ma jakieś coś tam do prędkości strzelania jeszcze, nie? Broni białej chyba nie. Duet motywacyjny. No troszeczkę więcej ma tego, nie? Tarczy nie mam żadnej innej. Odzienie. Mogę sobie coś zmienić? Nie mam, tylko odzienie Bajeka. Wierzchowiec też jest jeden. Tutaj mi są potrzebne skóry, później też tam są oczywiście inne surowce potrzebne, trzeba je sobie będzie szukać, znajdować i w ogóle będzie fajnie. Ale mamy też zdolności. Mam jeden punkt, to mam pozyskane. Wezwanie transportu, orle oznaczenie i tak. Odzyskiwanie strzał... Utkwiły w mojej tarczy. No to fajne. Punkty, no zatrafienie w głowę to jest bardzo fajna rzecz, nie? Zabójstwo wroga daje oczywiście, tak. Medytację, żeby czas sobie zmienić. I to jest najfajniejsza rzecz, bo twoje zdrowie regeneruje się podczas walki. I to sobie weźmiemy na sam początek. No tam wiecie, punkty punktami, to i tak będziemy jakoś w to brnąć w miarę wszystko. I tyle chyba, nie? Stół zawiadomień, szybka podróż, uderz w kowadło, zadanie poboczne, poziom trzeci, what? Kryjówka, poziom trzeci. Dobra, muszę śledzić jakieś cele czy tam zadania. A, to są moje cele. Dobra, czapla od razu nie żyje. To jest w ogóle, widzicie, jeden z naszych głównych celów jest martwy, nie? Prześledźmy to, wytwórz napierśnik. Gdzie ja to mam wytworzyć? Wymaga miękkiej skóry, może ją pozyskać z niektórych zwierząt. No, dobra, czyli co, lecimy.
A, raz tylko klikam, ok. No i tam mamy, patrzcie, znaczek, że tam jest skóra, tam jest skóra, tam jest skóra, nie? I co robi skóra? Ta skóra je, ta skóra odpoczywa. No i powiedzmy, no nie wiem, no śledźmy ten materiał. Jezus Maria, co ja robię? I teraz musimy się po prostu udać, upolować sobie skórki. Tylko nie wiem, czy dostajemy dwie skóry z jednego zwierzaka, czy dostajemy jedną. Nie jestem pewny, czy to zależy od wielkości zwierzaka. Ale lecimy sobie, upolujemy co nieco. Jezus Maria, z pół do pierwszej w nocy. Jak to nagrywam? Powiem wam, poszedłbym spać. W sumie jestem od jakiejś siódmej na nogach i jeszcze bym cały dzień skacowany. Także no, pasowałoby się przespać, no tylko właśnie, no zrobię jeszcze napierśnik, moi drodzy, i będziemy kończyć ten odcinek. No bo jednak, wiecie, zmęczenie daje po sobie znać. Dobra, czy ja go już ustrzelę, czy nie? Aha, dobra, to jest takie łuczysko. Już nie mam amunicji, dziękuję, do widzenia. Dobra, ale jakieś tam strzały się z nich odzyskały. Ale potrzebuję jeszcze jednej miękkiej skóry, nie? No tam jakaś miękka skóra łazi. Muszę podejść bliżej. Niestety nie jest to taki, wiecie, łuk na typowo... Typowo na damage, znaczy wiecie, że się naciąga go, tylko on po prostu napierdziela serią. To jest takie dziwne dla mnie. Thanks to Neith, goddess of hunting. Dobra, i mamy wyposażenie. Teraz możemy sobie stworzyć napierśnik. A wytwórz. I widzicie, teraz potrzebna mi będzie miękka skóra i twarda skóra. A później będzie jeszcze coś. Z tego co wiem, on się chyba nawet tutaj na postaci robi inny z czasem. Tutaj w ogóle nie wiem, skąd się znajduje drzewo, ale no skądś mam jakieś, nie? Dobra, czekajcie, wiecie co, ja sobie przepnę ten łuk na ten stary. No po mojemu to jest jakieś takie lepsze. Nie wiem też, co ile jest level, czy to się jakoś równo wbija, czy... że wiecie... Znajdowanie nowych zadań. No, otwórz mapę świata. No ja wiem, gro. Ja wiem. Mamy znaczki zapytania, można je robić i w ten sposób sobie levelujemy postać. To są jeszcze nieodkryte obszary mapy i w ogóle mapa to tutaj to jest... Jak to był Londyn, powiedzmy? Nie? No mapa jest przeogromna. I z tego co wiem, fabularnie grając, nawet się chyba wszystkiego nie odwiedza. Także no to jest ogrom. Tutaj się przynajmniej triggerami, kurna, przybliża i oddala, i to mi się podoba. Mogę też i gałką, ale... No jednak nie ma to jak... Przybliżanie tym... Przybliżanie triggerami. Jakoś to tak w moim odczuciu jest lepiej po prostu. Dobra, widzę, że ta skóra podchodzi do mnie sama. Także jest fajnie. No tam... A nie, to jakiś cień Oreła był. A tutaj jeszcze jedna skóra biega. To czemu by jej nie ubić? No dobra, moi drodzy, będziemy chyba kończyć tutaj ten odcinek. Mogę sobie coś jeszcze stworzyć? Mogę, nie. Tam mi drewno było potrzebne chyba. A nie, tutaj bym mógł sobie stabilizującą rękawicę w sumie zrobić. Tu mi jest potrzebne drewno, tu mi jest potrzebna będzie i twarda skóra. Mam jedną twardą skórę, o ciekawe skąd, nie?
Dobra, moi drodzy, to szczelamy dalej. Gdzie? Tych skór się dostaje raz jedną, raz dwie, nie wiem jak to działa. Ale możemy ją sobie jeszcze poganiać. Sobie jeszcze zrobimy tą rękawicę. Okej, okay, siadło. Dwa punkty doświadczenia za taki strzał. No halo, gro. Mianowicie nie wiem dokładnie jak tutaj działa ten system właśnie. Ile skór pozyskujemy sobie z takiego barana, kozła, czy co to tam jest. Okej, okay. Tu podchodzą te skóry same, nie? Dobra, miękka skóra. Miękka skóra. Tam sobie łazi kolejna. Nice, 140. Damage'a. No cię, nie chcę też za daleko odłazić, bo wiem, że mogą mnie hieny zaatakować. Ile tych skór jeszcze? Jeszcze jedna, dobra. Gdzieś tu pewnie będzie łazić zaraz, tu w ogóle już pogrom śmierci taki totalny jest. Jeszcze chyba sępy zlatują. No halo, miękka skórko. Jest tu gdzieś jakaś? Senu, pomóż. Tak w sumie to nie widzę. Tu mamy chyba... A, materiały, bo to są przewożone, jakieś kamienie i tam coś tam. No, ja włączyłem mapę. Nie. A tu już widziałem, jakaś miękka skóra sobie biega. Tylko nie wiem, czy tutaj z automatu mamy taki sprint, czy... Nie widzę opcji, wiecie, żeby sobie kliknąć i po prostu zapierdalać jak pojebany, nie? O właśnie, tam już są hieny, się zlatują, także przed hienami będziemy sobie raczej uciekać. Wytworzymy sobie to. To nam zwiększa obrażenia dystansowe, moi drodzy. No i będziemy sobie kończyli chyba. Zakładam, że będziemy robić tak, że będziemy robić na pewno dużo zadań pobocznych, żeby sobie levelować tą postać. I to najlepiej, wiecie, wbić jak najszybciej, w miarę jak największy poziom. Ała. Ja się muszę jeszcze przyzwyczaić do sterowania, bo naprawdę naciskam prawy trigger, żeby wbiec po czymś, nie? A tutaj jest ewentualnie A, żeby się wspinać i B, żeby schodzić. I to już nie ma tego. I mi się wydaje, że tu postać chyba cały czas jest po prostu w sprincie. Znaczy... Wiecie, mogę wziąć gałką po prostu mniej i on wolniej idzie, a mogę wcisnąć ten gałkę, wychylić do końca i po prostu on wtedy biegnie. Wydaje mi się, że tak to działa. Także... No będziemy sobie działać w Originsach. I tak, tutaj mamy jakieś takie inne poboczne, czy mi się wydaje, takie, które... Coś skądś się o nich dowiadujemy, a to są takie nieodkryte zadania poboczne i tego jest w cholerę podobno. I to głównie dzięki nim się chyba leveluje postać, także no... Każdy zazwyczaj jest tam nawet 4-5 minut, nie ma tu jakichś takich podzielonych wszystkiego na wspomnienia i ten... zdolności... To jest w ogóle wróż, oswajanie zwierząt... Tutaj już jak tego się nauczymy, to można sobie pompować. Tam co ileś procent czy czegoś, no nie? Zadawane przez wszystkie twoje narzędzia o dodatkowy procent właśnie. Można sobie chyba do 100% dojechać. Tak samo jest tutaj, tylko oczywiście wszystko jest... Lubię rzeczy pasywne, które się dzieją po prostu w grze. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja sobie jeszcze dopasuję ustawienia graficzne i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bajos.